Cześć, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Zobaczcie, kto dzisiaj ze mną będzie nagrywał. Moje dwa kotki, Szatanek i Pazurek. Nie, a tak na serio, to próbuję nagrywać i one cały czas wchodzą mi tutaj w kadr i przeskadzają. Tak? Dobra. To słuchajcie, ja dzisiaj przychodzę do was z filmikiem. Wiem, że dawno nic nie było, także lecimy od razu z tematem. Będzie dzisiaj haul książkowy. Mam kilka książek dla was do pokazania. Część jakby jest z zeszłego roku, część już czytałam, część jeszcze niestety nie udało mi się przeczytać. Ale mam nadzieję, że niedługo to nastąpi, bo z moim czytaniem ostatnio jest troszkę gorzej. No tak, tak to wygląda, niestety. Dobrze, zaczynajmy, lecimy. Pazurku, zostajesz? Okej, tam możesz leżeć. Dobra, to lecimy. Na samym początku chciałam wam pokazać kilka rzeczy, które mam z Rickiem i Mortim. I tak, to jest najnowsza książka od wydawnictwa Znak, Rick i Morty. I to jest nienaukowy przewodnik po świecie nauki. Ja już ogólnie tą książkę przeczytałam i powiem wam szczerze, że no, była nawet całkiem ciekawa. Dla kogoś, kto po prostu lubi serial, ogląda, no to myślę, że będzie super. Ja powiem szczerze, że no, było to ok, ale no rzeczywiście wolę jednak zdecydowanie oglądać serial niż czytać. Tutaj macie kalendarz z Rickiem i Mortym. Kalendarz naprawdę jest prześliczny i ja dostałam go w prezencie od Asi, także Asiu, bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję. I to jest, no, jest naprawdę prześliczny, ślicznie ilustrowany, możecie zapisywać sobie różne rzeczy. Tutaj macie główki Ricka i Mortiego. Jak to kalendarz, no co ja będę dużo o nim mówiła, ale jest naprawdę bardzo ślicznie wykonany i co jest fajne, ma dużo miejsca na notatki, a ja lubię notatki i piękne, kolorowe strony z postaciami właśnie z Ricka i Mortiego. Także coś dla fanów, idealny prezent. A teraz z tego co pamiętam, wydawnictwo JG ma bardzo fajną promocję na ten kalendarzyk, jest chyba minus 40%, więc naprawdę się opłaca. Także jak macie ochotę, a nie macie kalendarzyka, to zajrzyjcie koniecznie na stronę właśnie Studia JG. Dodatkowo mam też coś, co no nie jest książką, ale też dostałam w prezencie od Asi świątecznym, także bardzo ci dziękuję kochana jeszcze raz. Przepiękna kolorowanka. Mam nadzieję, że jak będę miała troszkę wolnego czasu, to coś uda mi się tutaj wyczarować pięknego i będę mogła wam pokazać moje kolorowanie. No wiecie, nie jestem jakoś strasznie uzdolniona, ale myślę, że jakoś tam kolorowanie strasznie źle mi nie wychodzi, więc jak tylko będę miała wolną chwilę, to coś tam sobie pokoloruję z tej książeczki. Przejdźmy teraz do tych trzech cudnych książek. Ogólnie tak, ja pierwszą część jestem tak ogromną fanką w ogóle pierwszej części, kocham pierwszą część, że czytałam ją dwa razy. Pierwszy raz czytałam ją dosyć dawno temu już, natomiast drugi raz czytałam ją w zeszłym roku i to jest tak dobre, to jest tak dobre. Tutaj mamy historię Darrowa, który jest Helldiverem, czyli taką osobą, która jakby pomaga w przygotowaniu Marsa na zasiedlenie przez ludzi. Jednak no nie do końca też tak jest. On zostaje oszukany i po prostu mści się później na złotych, czyli na najwyższych jakby ludziach, którzy zamieszkują, po prostu najwyższych ludziach, którzy jakby są najwyżej w hierarchii, takie jakby kasty, są właśnie podzieleni na takie różne kasty i to jest bardzo niesprawiedliwe i właśnie Darrow chce z tym walczyć. Super, jeśli będziecie chcieli, to chętnie jakby zrobię wam recenzję tego cuda, bo kocham tą książkę naprawdę. Teraz jestem w trakcie lektury drugiego tomu i jak widzicie, no już dosyć sporo udało mi się przeczytać. Jednak powiem wam, że jestem bardziej fanką pierwszego tomu niż drugiego. Jak na razie drugi tom
No, nie do końca jakbym nie kupił. Nie jestem przekonana, jednak chyba wylałam tutaj całą tą jakby przemianę darowałam. Tutaj już jakoś tak, nie wiem, coś mi nie pasuje, ale słuchajcie, przeczytam i powiem wam oczywiście więcej. Natomiast tutaj jest jeszcze trzeci tomik i jestem strasznie ciekawa, jak dalej historia właśnie Daroła i reszty się potoczy, bo jestem ogromnie ciekawa. No nic, zobaczymy, jak drugi to z drugim tomikiem mi pójdzie, bo pierwsze to jest takie cudowne, że musiałam to czytać aż 2 razy. Następnie chciałam wam pokazać 4 książeczki, które kupiłam bardzo fajnej promocji na Bonito. Jest to seria z żurawiem i to jest tak, koń, który spadł z nieba. Ogólnie byłam bardzo ciekawa tej książki. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Ogólnie cała ta seria z żurawiem moim zdaniem jest prześlicznie wydana i no jak tylko będę miała jakby więcej czasu na to, żeby je wszystkie przeczytać, to na pewno to zrobię i też na pewno chciałabym kupić sobie jakby całą serię z żurawiem. Natomiast tutaj mamy Dziewczynę z Konbini i ja już tą książkę przeczytałam w zeszłym roku. No, czytało się ją szybko, no bo ona jest bardzo chuda. Natomiast powiem wam, że no to chyba nie do końca było dla mnie. Jakby nie za bardzo mi się podobało, trochę główna bohaterka mnie denerwowała i jakoś tak, no nie wiem. Nie wiem, moim zdaniem trochę jest ta książka przereklamowana, ale to tylko moje zdanie. Dalej mam Tygrysicę i Akrobatę i tego też jeszcze nie czytałam. Też jestem mega, mega ciekawa. Też jest dosyć chuda ta książeczka, więc mam nadzieję, że szybko ją przeczytam. Dalej Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola i to też jest seria z żurawiem i też mam nadzieję, że mi się uda niedługo przeczytać. Słodko-gorzka opowieść o życiu i naleśnikach. No, może być ciekawe. Następnie mam 2 książki związane z Japonią. Pierwsza to jest Tokio i biografia miasta. Zobaczymy. Ja ogólnie z tej serii mam chyba, o ile się nie mylę, tak, to mam Yurei i mam Yokai. I niestety to dosyć ciężko mi się czytało, ale mam nadzieję, że tutaj będzie mi się to bardziej podobało niż tamte 2 książki. Ma troszkę ilustracji w środku. No, także tak. Następnie mamy Etykietę japońską i to jest też ta sama właśnie co Yurei i Yokai. Ta seria. No, ogólnie, no wiecie, dowiedziałam się dużo o Yokai, bo Yurei jeszcze nie przeczytałam, jeszcze jakby nie przebrnęłam za bardzo przez Yurei. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak nie pójdzie. Mam nadzieję, że przeczytam i dowiem się czegoś ciekawego. I jeszcze mam jedną książkę, która też jest związana z Japonią. To są opowiadania japońskie i mamy 2 autorów: Ryunosuke Akutagawa i Atsushiego Nakajime. I to nazwiska możecie kojarzyć z Bungo Stray Dog, jeśli znacie tę serię. Ja powiem wam szczerze, że czytałam. Bardzo ogólnie lubię japońskich pisarzy. Mam nadzieję, że tutaj też się nie zawiodę. Ja już troszkę zaczęłam, ale to było już dosyć dawno temu i będę musiała jeszcze raz do tego wrócić, bo już nie pamiętam, co tam dokładnie było, ale jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będzie super. Mam również książkę A jeśli to my i tego też jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest to Boys Love, więc ja bardzo, bardzo lubię czytać Boys Love. Nie mogę się doczekać, jak skończę tylko drugi tom Złotego Syna, to zabiorę się za to. Dalej mam książkę Gdyby ocean nosił twoje imię od Tahereh Mafi i to jest autorka trylogii Dotyk Julii i ja Dotyk Julii kocham. Bardzo, bardzo, bardzo lubię, uwielbiam. A to przeczytałam, bo ja już tą książkę przeczytałam. I powiem wam szczerze, że no, troszkę się chyba na niej zawiodłam. Szczególnie zdenerwowało mnie zakończenie, które po prostu moim zdaniem troszkę mi wszystko popsuło, no ale to jest tylko moja opinia. Dalej mam kilka książek, które kupiłam sobie już, słuchajcie, w zeszłe wakacje i od zeszłych wakacji jeszcze ich nie przeczytałam. Po prostu, ojejku. I to jest Andrea Akiman i 8 białych nocy. I to jest autor Tamtych dni, tamtych nocy.
które zresztą kocham. Bardzo, bardzo mi się książka podobała. No i zobaczymy, jak tutaj będzie z tym. Mam nadzieję, że też się nie zawiodę i też mi się będzie podobać. Dalej lecimy. Tutaj mam Cuda za rogiem Keigo Higashino i wygląda to obłędnie. Okładka jest po prostu prześliczna. Zakochałam się w niej i stwierdziłam, że muszę ją mieć i powiem wam szczerze, że chyba dla samej okładki kupiłam, chociaż przypuszczam, że środek też mnie nie zawiedzie, mam przynajmniej taką nadzieję. Dalej mam mam coś takiego i to jest Kerstin Gier Podniebne. Ja jeszcze nic od Kerstin Gier nie czytałam, ale słyszałam, że to jest dobra autorka i mam nadzieję, że mi się to wszystko spodoba. No i okładka, no słuchajcie, to jest po prostu coś cudownego. Przepiękna, przegenialna, przecudowna okładka. Następnie mam książkę o Korei Południowej i zobaczymy, ona też już w sumie dosyć długo u mnie leży, bo dostałam ją w zeszłym roku, więc też już czeka na swoją kolej. Mam nadzieję, że niedługo się za nią zabiorę, bo jestem jej ogromnie ciekawa. Planuję jechać w tym roku jeszcze do Korei, więc zobaczymy. I chciałabym jednak ją przeczytać jeszcze przed podróżą. Ma śliczne tutaj zdjęcia. O, także tak ona wygląda. Natomiast tutaj mamy książkę, która była swego czasu bardzo popularna i dużo osób jakby o niej mówiło. Jest to książka Vox. I wolno ci powiedzieć tylko 100 słów dziennie, ponieważ jesteś kobietą. Więc bardzo mnie to zaciekawiło i stwierdziłam, że dam szansę tej książce. Bo ja z reguły nie lubię kupować książek, które wiecie, są tak bardzo jakby zareklamowane, bo w większości one mi się nie podobają. Ale mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, jeśli chodzi o tą książkę. Następnie mam taką książkę i to jest Amityville Horror. I powiem wam, że ja kupiłam ją sobie na Halloween, tego zeszłoroczny Halloween. No i niestety miałam taki zamiar i tak byłam taka, wiecie, ojej, tak, na pewno przeczytam, ale niestety nie przeczytałam. No, jeszcze w tym roku będzie Halloween, więc mam nadzieję, że w tym roku mi się uda. I to już jest ostatnia książka, którą chcę wam pokazać w tym holu. I to są opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. 51 superbohaterów z krwi i kości. Książeczka jest ślicznie wydana. Jest to chyba bardziej książka dla dzieci, ale co z tego? Ja takie książki też lubię czytać, więc no zobaczcie. Jakie śliczne są ilustracje. Przepiękne. Więc mam nadzieję, że to już przeczytam, też mi się uda i będę mogła wam coś więcej o tej książeczce powiedzieć. Trzymajcie kciuki. Okej, kochani, to w takim razie było wszystko, co chciałam wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i powiedzcie mi, czy którąś z tych książek czytaliście, lubicie. Albo może stwierdziliście, że nie jest fajna po przeczytaniu. Także czekam na wasze komentarze jak zwykle. I dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!